Jednym z naszych reprezentantów, który stanął na podium, jest 19-letni Marcin Krukowski, wychowanek warszawianki. W Tallinie podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy Juniorów rzuciło szczepem na odległość 79 metrów i 19 centymetrów, poprawiając swój najlepszy dotychczasowy wynik życiowy, ustanawiając w tej kategorii wiekowej nowy rekord Polski i wywalczył srebrny medal. Poprawiłem rekord Polski o 30 centymetrów prawie. No to nie jest może dużo, ale wystarczy. Żeby wpisać się w historię polskiej lekkoatletyki. Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki cieszą wyniki osiągane przez naszych młodych reprezentantów. To są medale zdobyte z reguły znakomitymi wynikami, a więc tylko co nam pozostało? Szlifować te diamenty. Sądzi pan, że także i jeżeli chodzi o seniorskie konkurencje, z tej mąki będzie chleb? Oj tak, jestem przekonany, bo ci zawodnicy osiągali już wyniki, ci na imprezach młodzieżowych, wyniki seniorowskie. A więc jedynie zdrowie, chęci i dobra opieka szkoleniowa. A więc jedynie zdrowie, chęci i dobra opieka szkoleniowa.